piąty jubileuszowy Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Tu na skraju gminy, na skraju pola, na skraju lasu odbywa się prawdziwe święto ludzi, którzy żyją tu na co dzień, pracują ramię w ramię. Mniejszość ukraińska i Polacy. Na początku festiwal odwiedzali goście z zagranicy, oficjele z ambasady, delegacje z Truskawca. W tej chwili oni wszyscy tutaj oczywiście są, ale to co najważniejsze, są również artyści i są również mieszkańcy z tamtego regionu. A to znaczy, że udało nam się nie tylko przekroczyć granicę, ale zciaśnić ją i zbliżyć do siebie tak bardzo, że odległość nie ma najmniejszego znaczenia dla nikogo tutaj w Przećminie. Podczas otwarcia festiwalu, którego dokonał gospodarz, wójt gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek, wicemer partnerskiego Truskawca na Ukrainie Olena Petranych i Roman Biłas, przewodniczący koszańskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, podziękowali organizatorom imprezy za wkład w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie kultury. Włodzimierz Popiołek, radny ze wsi Przećmino Miron Duńczak i pracownicy referatu promocji i kultury Urzędu Gminy Małgorzata Hir, Marek Łoś i Tomasz Jankowski otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło również podziękowań kierowanych do Państwa skórków z Przećmina, którzy od początku użyczają własnego terenu do organizacji festiwalu. Co roku jest w istocie rzeczy inna atmosfera, inne otoczenie, w innym okresie życia politycznego i gospodarczego kraju, co normalne, że miejscowi Ukraińcy i Polacy biorą w tym udział, stąd też i w tym roku jest troszeczkę inaczej. Jestem bardzo mile zaskoczony i zadowolony, że od początku, bo to zawsze było tak, że przybywało publiki, a w tym roku od razu widać, że jest po prostu co najmniej o 20% więcej Ukraińców i Polaków z tego regionu, ale są także przyjezdni. Są Ukraińcy, którzy tutaj pracują. Powiem szczerze, jestem mile zaskoczony i bardzo zadowolony. Jak mówimy o muzyce ukraińskiej, to oni na pewno tu są, bo to jest naród śpiewny, tak? Rozśpiewany. Ale to jest tylko jeden chyba z aspektów. Drugi to będzie taki, że my chcemy zacierać granice. My chcemy zacierać granice. Te granice są. Niestety nasze pierwsze wycieczki, całe autokary pojechały do Truskawca. No i okazało się wszystko. Truskawiec fajny, ale na granicy trzeba czekać i to wiele godzin, nie? I no, robimy tutaj właśnie taki początek tego zacierania granic, bo tak jak dzisiaj powiedziałem, no mam nadzieję, że spotkamy się w jednej ojczyźnie, nazywa się Europa bez granic z Ukrainą. Po części oficjalnej na scenie zaprezentował się zespół Hałyczyna z Truskawca. Zabrzmiały szlagiery muzyki klasycznej i pieśni ludowe w aranżacji na ukraińskie instrumenty narodowe. Witamy w Przećminie. Насправді від щирого серця вітаю всіх. Вітаємо з цілого серця в Przećminie. Cieszę się, że kolejny raz zaproszono nas na festiwal. W tym roku festiwal świętuje swój niewielki jubileusz, bowiem impreza organizowana jest już po raz piąty. Jest mi miło, że w Polsce pielęgnowane są ukraińskie tradycje i że jest organizowany ukraiński festiwal. Historycznie nasze państwo jest bardzo młode, jednak kultura ukraińska ma przebogatą historię i jest wieloplanowa. Dlatego cieszę się, że możemy przybliżyć naszą kulturę zarówno Polakom, jak i Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce. Jestem bardzo rada, że możemy przywieźć do Polski kawałek ukraińskiego serca właśnie z Ukrainy. W Truskawcu również organizujemy podobny festiwal, tyle że ukraińsko-polskiej kultury. W tym roku już trzeci raz. Dlatego festiwal w Przećminie jest nam bliski i czuję się tutaj bardzo dobrze. Zapraszam wszystkich do Truskawca, nie tylko na nasz festiwal, ale na odpoczynek. Truskawiec znany jest z uzdrowisk. Z wielkim bażaniem zapraszam wszystkich u Truskawec, nie tylko na festiwal, a i na odpoczynek. Usławne miasto zdrowia. Piąty już raz festiwal w Przećminie był okazją do wymiany opinii, nawiązywania znajomości, integrowania się kolejnych pokoleń mniejszości ukraińskiej i Polaków. Goście z Truskawca, 1000 kilometrów od domu, w atmosferze wspólnej zabawy, czuli się jak u siebie. Polityka duża, ważka sztuka.
Historycznie Ukraina z Polską przeżyły bardzo ciężkich czasów. Polityka to bardzo trudna sztuka. W przeszłości Ukraina z Polską przeżyła bardzo wiele trudnych chwil. To prawda. Dlatego tylko historia rozstrzygnie to, co było faktycznie, a czego nie było. Natomiast ponad polityką jest kultura, ponieważ zarówno muzykę, jak i wszystko to, co towarzyszy przedsięwzięciom kulturalnym, tworzą ludzie. Stąd kultura ma dużo większe oddziaływanie niż polityka. Żadna polityka nie zabroni ludziom przyjaźnić się, wspólnie śpiewać i cieszyć się z tego, że mamy tak dobrych sąsiadów. Dlatego niezależnie od polityki już na zawsze pozostaniemy dobrymi sąsiadami i przyjaciółmi. І що ми завжди все-таки будемо добрими сусідами, добрими друзями, незалежно від політики. До традиції фестивалу в Przećminie należy serwowanie potraw na przemian ukraińskiej i polskiej kuchni. Podczas piątej edycji imprezy kulinarną niespodziankę przygotował Robert Bochenko wraz z Fabryką Obfitości. Tym razem do degustacji przygotowano paprykarz. Staramy się tutaj pomóc rozwiązać technicznie możliwość rozdania prawie 2000 porcji. Chyba, która nasza druga godzina chyba, co? Panie kierowniku. Ale jest coraz więcej osób, którzy chcieliby przyjeżdżać do Przećmina. Proszę, smacznego. To nas bardzo cieszy. Cieszy to, że ta impreza, smacznego, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mieliśmy przed chwilą nawet gości, smacznego, smacznoho, z Wrocławia, którzy przyjechali specjalnie tutaj, smacznego, bo dowiedzieli się z ukraińskiego tygodnika Nasze Słowo, smacznego, że jest taka impreza. Na co dzień przybywają teraz w Mielnie. Przyjechali specjalnie, żeby zobaczyć, co za impreza w Przećminie. A to jest pocieszające, że kolejne edycje, smacznego, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. I dzięki temu możemy budować taką tolerancję w Polsce pomiędzy narodami. Jako przykład relacji polsko-ukraińskiej, które jest moim zdaniem, smacznego, bardzo cenne. I myślę, że dla wielu, smacznego, może być wzorem do naśladowania w innych gminach, w innych miejscowościach w Polsce. Dziękuję bardzo. Smacznego. Festiwalowa publiczność miała okazję posłuchać zespołu Majol, chóru Kałyna, a także zespołu Luiku z Lwowa. Ta impreza powinna wszystkich jednoczyć, jednoczyć tych, którzy chcą wspólnie bawić się w wspólnej kulturze. Z drugiej strony ta impreza tak naprawdę tworzy pewnego rodzaju taki fajny klimat, bo w małej miejscowości, miejscowości, która została której mieszkańcy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, smacznego. Tak wiele osób chce kultywować swoją tradycję. To jest szalenie ważne i szalenie cenne, że nie wstydzą sobie swojego pochodzenia, a wprost przeciwnie, są dumni z tego i mogą wspólnie ze swoimi sąsiadami, Polakami, bawić się na wspólnej imprezie. To jest smacznego. Piękna idea. Proszę zwrócić uwagę, żadnych zadym, żadnych sprzeczek, żadnych zniewag, jakichś tam słownych pojedynków. No. Tylko się cieszyć. My budujemy na tym, co łączy, a to z pewnością nas łączy. Przecież ja pamiętam za młodych lat, jestem Polakiem, mam nadzieję, czystej krwi, natomiast śpiewaliśmy czy Szerokie Pola, czy Hej Sokoły, tak? No, to były ukraińskie pieśni. A dlaczego je śpiewaliśmy? Bo one są po prostu piękne, bo ta kultura jest taka śpiewna, taka piękna. Gwiazdą wieczoru piątej edycji Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie był zespół Wilki. Dzięki.